Pierwszym krokiem do pokory jest przyznanie, że nie jesteśmy ani trochę pokorni. Prawdziwa pokora jest znakiem doświadczenia Boga. Im głębsze jest to doświadczenie, tym bardziej człowiek staje się pokorny. Ludzka pycha nie może przetrwać spotkania z żywym Bogiem. Nieskończenie czysta jasność Bożego światła jest jak promień słońca, który wpada przez okno do ciemnego pomieszczenia. Ukazując każdą drobinkę kurzu, człowiek widzi wyraźnie swoje ograniczenia, swój grzech, swoją nędzę i absolutną duchową bezradność. Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego uciszyło się moje serce i rozerwał się mój lękłycz, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. To się bowiem podoba Bogu, jeżeli ktoś ze względu na sumienie uległe Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie. Co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy, ale to się Bogu podoba. Jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia, do tego bowiem jesteście powołani. Pan Jezus Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za nim jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było postępu. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy. Na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Ponad wiele. Prawie wszystkich.